Cześć, z tej strony Adrian. Czas na kolejny materiał z serii Akademia Elektryka. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się licznikami energii elektrycznej jednofazowymi oraz trójfazowymi. Sprzęt do testów otrzymaliśmy dzięki uprzejmości polskiej firmy FNDF z Pabianic, a bohaterami dzisiejszego odcinka będą trzy liczniki energii elektrycznej. WZE1, WZE3 oraz LE02DCT. Na ich przykładzie wyjaśnię Wam, czym różni się pomiar energii elektrycznej w układzie bezpośrednim od półpośredniego oraz pokażę Wam podstawowe funkcje omawianych urządzeń. Zapraszam! Zacznijmy od tego, czym jest licznik energii elektrycznej, jak działa i po co tak właściwie się go stosuje. Licznik energii elektrycznej jest urządzeniem pomiarowym, którego zadaniem jest zliczanie zużycia energii elektrycznej w trybie ciągłym, to jest całodobowo. Dla przypomnienia wyróżniamy dwa rodzaje liczników, trójfazowe oraz jednofazowe, których przeznaczenie jest zgodne z ich nazwami. Czyli trójfazowy jest przeznaczony do instalacji trójfazowych, a jednofazowy do jednofazowych. W sieciach niskich napięć do pomiaru energii elektrycznej stosowane są dwa rodzaje układów pomiarowych. Układ bezpośredni, gdy napięcia i prądy w sieci są nie większe od wartości dopuszczalnych licznika. Liczniki takie są często nazywane licznikami bezpośrednimi. Układ półpośredni, jeżeli w sieci płyną prądy większe od wartości dopuszczalnych licznika i dlatego są stosowane przekładniki prądowe. Takiego rodzaju liczniki są nazywane licznikami półpośrednimi. Liczniki zużycia energii elektrycznej prądu przemiennego są wyposażone w specjalny układ elektroniczny, który pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia w każdej fazie generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej w tej fazie. Suma impulsów jest przeliczana na energię pobraną, a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD licznika. Mierniki zużycia prądu montowane są wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność rozliczenia zużycia energii elektrycznej w sposób transparentny. Dotyczy to wszystkich odbiorców, jak również dostawców energii elektrycznej. Rozliczenia między dostawcą energii i jej odbiorcą są wykonywane na podstawie wskazań użytkowych liczników energii bezpośrednich i półpośrednich. Każdy certyfikowany licznik energii elektrycznej powinien być oznakowany indywidualnym numerem umożliwiającym jego identyfikację oraz posiadać możliwość plombowania osłony zacisków wejściowych i wyjściowych, uniemożliwiając jego pominięcie czy obejście. To tyle z teorii, przyjrzyjmy się teraz bohaterom dzisiejszego odcinka. Zacznijmy od podstawowego modelu, którym jest elektroniczny licznik zużycia energii elektrycznej o oznaczeniu WZE1. Jest on przeznaczony do pomiaru energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego w układzie bezpośrednim. Jego wymiary odpowiadają szerokości jednego modułu, dzięki czemu bez problemu zmieści się w każdej rozdzielnicy. Montaż odbywa się standardowo przy wykorzystaniu szyny TH35. Licznik oznakowany jest indywidualnym numerem fabrycznym, który pozwala na jednoznaczną jego identyfikację. Oznakowanie zostało wykonane przy pomocy lasera jako grawer i jest nieusuwalne. Posiada on również możliwość plombowania osłony zacisków wejściowych i wyjściowych, tym samym uniemożliwiając zrobienie jego obejścia. Jak działa taki licznik, już Wam mówiłem we wstępie, ale w tym wypadku nie zaszkodzi, żebym to powtórzył. Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii sygnalizowany jest miganiem diody LED umieszczonej na obudowie. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną, a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD. Cyfry po przecinku oznaczają części setne kilowatogodziny. Jedna setna kilowatogodziny równa się 10 watogodzinom. Urządzenie dokonuje pomiaru wartości energii czynnej pobranej w jednostkach kilowatogodziny. Do zacisku numer 1 podłączamy napięcie 230 V AC, natomiast z zacisku numer 3 wychodzimy na nasz odbiornik. A przewód N podłączamy do zacisku numer 4 lub 6. Warto zwrócić uwagę na to, że licznik posiada separowane wyjście impulsowe typu otwarty kolektor. Dzięki temu możemy podłączyć zewnętrzne urządzenie szczytujące generowane przez licznik impulsy. Podłączenie odbiornika impulsów nie jest wymagane do poprawnej pracy urządzenia. Kolejnym urządzeniem jest licznik energii WZE3. W tym przypadku mamy do czynienia z miernikiem zużycia energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie bezpośrednim. W porównaniu do poprzednika ten model potrzebuje znacznie więcej miejsca w rozdzielnicy,
zajmuje szerokość 4,5 modułu i możemy go zamontować przy wykorzystaniu szyny TH35. Tak jak każdy licznik, tak również model WZE3 oznakowany jest indywidualnym numerem fabrycznym, umożliwiającym jednoznaczną jego identyfikację. Posiada również możliwość podłączenia zewnętrznego miernika zliczającego wygenerowane impulsy. Układ zliczania zużytej energii licznika WZE3 działa w identyczny sposób jak w przypadku poprzednika, czyli licznika WZE1. Różnica między nimi polega na tym, że w przypadku WZE3 układ zliczający jest rozbudowany o dwie kolejne fazy. Pierwszy licznik był jednofazowy, natomiast ten jest trójfazowy. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej diody L1, L2 lub L3. Suma impulsów z trzech faz sygnalizowana miganiem LED przeliczana jest na energię pobraną w całym układzie trójfazowym, a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD. Cyfry po przecinku oznaczają części setne. Sposób podłączenia licznika jest bardzo prosty. Do zacisków wejściowych oznaczonych numerami 1, 3, 5 oraz 7 podłączamy odpowiednio przewody L1, L2, L3 oraz N. Natomiast do zacisków wyjściowych 2, 4, 6 i 7 obwód, w którym chcemy mierzyć zużycie energii elektrycznej. Ostatnim urządzeniem, które dziś omówimy, jest licznik energii elektrycznej LE02D-CT. Jest to elektroniczny miernik energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie półpośrednim, który jest przeznaczony do współpracy z przewodnikami prądowymi o prądzie pierwotnym w zakresie od 5 do 6000 A i prądzie wtórnym 5 A. Maksymalny prąd mierzony układu określony jest wartością prądu pierwotnego zastosowanego w przekładnika prądowego. Użytkownik ma możliwość ustawienia w liczniku wartości przekładni zastosowanych przekładników, co pozwala na wskazania wartości rzeczywistej pobranej przez układ energii elektrycznej. Uważajcie, bo ustawienia przekładni podłączonych przekładników prądowych można dokonać tylko raz. Ze względów bezpieczeństwa i poprawności wskazań ponowna zmiana tego parametru nie jest możliwa. Podobnie jak omówione wcześniej liczniki, urządzenie posiada swój uniwersalny numer oraz możliwość plombowania osłony zacisku. Wymiary i sposób montażu są identyczne jak w przypadku poprzednika, czyli WZE3. Licznik także posiada wyjście impulsowe z możliwością podłączenia licznika zliczającego impulsy, jednak pamiętajcie, że jest to tylko opcja dodatkowa, a nie konieczność. Układ pomiarowy licznika LE02D-CT działa w analogiczny sposób jak w przypadku licznika WZE3. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej diody L1, L2 lub L3, a suma impulsów z trzech faz sygnalizowana miganiem LED przeliczana jest na energię pobraną w całym układzie trójfazowym, a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD. W pamięci licznika zachowane są wartości prądów pierwotnych przekładników możliwych do zastosowania. Wybór odpowiedniej wartości zgodnej z wartościami podłączonych przekładników powoduje automatyczne ustawienie właściwego współczynnika, zgodnie z którym wyliczana jest wartość rzeczywista pobranej energii elektrycznej układu. Jej wartość jest prezentowana na wyświetlaczu LCD w formacie zależnym od wybranej przekładni. Sposób podłączenia licznika do obwodu elektrycznego jest trochę bardziej skomplikowany niż w przypadku poprzednich urządzeń. Identycznie jak poprzednio, zaczynamy od podłączenia kontrolowanych faz zgodnie z oznaczeniami do zacisków 1 L1, 2 L2, 3 L3 oraz do czwórki podłączamy N. Następnie zapinamy przekładniki na przewodach fazowych, a wyjścia wtórne podłączamy zgodnie z oznaczeniami do zacisków 10, 9, L1, 8, 7, L2, 6, 5, L3. Pamiętajcie, że w przypadku rozwarcia obwodu wtórnego przekładnika podczas jego pracy istnieje ryzyko wystąpienia wysokiego napięcia na uzwojeniu wtórnym. W celu ochrony personelu obsługującego urządzenie zalecane jest uziemienie jednego końca uzwojenia wtórnego każdego przekładnika. To bardzo ważne. Przekładnia jest programowalna za pomocą przycisku PROG, który jest umiejscowiony pod dolną osłoną zacisków licznika. Uwaga! Przypominam, że ze względów bezpieczeństwa rejestracji danych czynność nastawy przekładni można dokonać tylko jeden raz. W pamięć licznika zostały wpisane wartości prądów przekładników. Przyciśnięcie przycisku programowania powoduje skok do kolejnej wartości. Po przejściu na żądaną wartość
W celu potwierdzenia wybranej wartości należy przytrzymać wciśnięty przycisk PROG przez czas od 35 do 45 sekund. W celu sprawdzenia, czy poprawnie udało nam się zaprogramować urządzenie, należy na chwilę odłączyć zasilanie. Po ponownym załączeniu na wyświetlaczu pojawi się wartość wpisanej przekładni. W moim przypadku jest to 105. Mam nadzieję, że zaciekawił Was temat liczników energii elektrycznej. Pod filmem znajdziecie link do strony producenta, gdzie znajdziecie szczegółowe dane techniczne oraz schematy podłączeń omawianych w dzisiejszym filmie urządzeń. Na dziś to wszystko. Zapraszam po kolejne odcinki z serii Akademia Elektryka. Pamiętajcie, że nic nie jest tak trudne, jak się na początku wydaje. Trzymajcie się, cześć!